Cześć, z tej strony Marcin. Tym razem zabiorę cię do skarbca faraona. Pokażę ci targi ze starociami i miejsce ukrycia świętego Graala z filmu Indiana Jonesa. Zostań, oglądaj do końca film. Na końcu jeszcze informacje. Cześć, dzisiaj pokażę wam Petrę. Mega miejsce w Jordanii, tutaj Indiana Jones był kręcony. Żeby dojść tutaj, o właśnie, do tego, z tego miejsca przecudnego, który nazywają Beduini skarbcem faraona, trzeba przejść przez taki długi kanion. Ale no, zapiera to w dech w piersiach, to jest po prostu ogromne. Można tam wejść sobie też na taki balkonik skalny i wtedy zrobić sobie taką super fotę. Cała masa tutaj turystów, lokalsów, wszyscy bardzo przyjaźnie nastawieni, tam namawiają na przejażdżki wielbłądami, osiołkami, drezynami i czym tylko popadnie. O, i tutaj jest taki sklepik ze starociami. W tej właśnie Petrze. Dostaliśmy w ogóle tutaj mandat za złe parkowanie, całe szczęście, że tam jakieś grosze. I tu jakieś magnesy i gift shop, to co lubię. Tutaj jeszcze raz można zobaczyć, jakie to jest wykute, potężne. To jest pierwszy, drugi wiek naszej ery. Ta budowla ma 40 metrów wysokości i szeroka na około 25 metrów. Byliśmy dosyć z rana, więc jeszcze było mało ludzi i po sezonie w zasadzie. Różne pierścienie, biżuteria. Zobaczymy to dalej. A to takie fajki? Tutaj dużo takich pamiątek właśnie chyba z tego filmu. Bo to wszystko takie teraźniejsze produkcje. Tutaj jakieś takie lornetki, lunety. Fajnie to nawet wyglądało w takiej skórce. Bardzo dużo kamieni. Amonitów chyba to się tak nazywa. Tutaj jakaś właśnie taka biżuteria stylizowana na starodawną. Tutaj jakiś dzbanek do herbatki. I tutaj takie jeszcze świecidełka. Ta masa korali, kamieni. Zobacz, jakie tutaj skarby. Jakie zawieszki z kamieniami. To są takie laleczki. O, zobacz, jakie miseczki fajne na sosy. Ło, matko. I córko. No, tu prawie narozrabiałem. No, te zawieszki, powiem wam, że bardzo fajnie wyglądały z kamieniami. Aż żałuję, że nie kupiłem. Mogłem coś takiego przywieźć, ale jakoś nie miałem nastroju na zakupy. Dojście do tego miejsca, no jest, to jest dosyć długa trasa i z trójką małych dzieci, bez wózka, no to ciężko było się dostać. A tu zobaczcie, jakie dzidy laserowe. To? Teraz zobaczycie widok z tego balkoniku. Tam, żeby się dostać, trzeba zapłacić ekstra miejscowym. Nam się udało tylko za 5 JD-ków dla całej rodziny. Na takimi stromymi, górskimi, z taką ścieżką, można powiedzieć. U góry tam była herbatka. Bardzo fajnie. A tutaj zobaczcie, jakie kłódki fachowe. I tutaj nas namówili na dalszą drogę, bo już dzieciaki nie miały siły iść, więc taką drezyną pojechaliśmy. O, jaka kłódka! I tu dalej te kłódki. Niestety to takie teraźniejsze wyroby, ale widać, że to jest ręczna robota chyba. Ta cała Petra, bo ja wcześniej znałem tylko Petrę Gyros z Wrocławia, z gyrosem i z kebabem. A tu się okazuje, że słuchajcie, ta Petra to są ruiny starego miasta Nabatejczyków.
To są czasy antyczne, trzeci wiek przed naszą erą, do pierwszego wieku naszej ery. I to była ich stolica. Także no, mega, mega fajne miejsce położone w Jordanii. Żeby tam dojść właśnie trzeba przez taką skalną dolinę się wyprawić. Jedna jest taka wąska droga wśród skał, bardzo fajny ten wąwóz. No i cała masa tam budowli wykutych w skałach, jakichś domów, nie domów. Po prostu mega, 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 mega nam się bardzo podobało i tutaj cały czas na... Jak już się dojdzie do tego skarbca i dalej się idzie w to miasto skalne, można powiedzieć, no to i dużo tych miejscowych lokalsów ma takie stragany swoje. Coś na wzór targu, czy no takich... no nie wiem, jak to nazwać. No i tutaj dalej, to jest cały czas to miasto, tam po lewej stronie właśnie było widać różne resztki budowli. Z tego co pamiętam, za taką wyprawę zapłaciliśmy 25 JD-ków tutaj na tym ośle. Razy 7 zł trzeba sobie przemnożyć. No i tutaj już dalej takie różne sklepiki były. Bardzo dużo kamieni, jakieś chyba przyprawy też były. Ale ładne rzeczy. No i tutaj zobaczcie, jakie monety. Takie kopie monet, także nie dajcie się nabrać. Bo to wszystko są już odlewy współczesne. No zobaczcie, jak tutaj ta łyżeczka jak jest zrobiona. Trochę tam jakichś takich też jest powrzucanych faktycznie starych rzeczy, ale mało wartościowych, o jak eurocenty przybrudzone, jakieś tam wykopki niby, żeby uwiarygodnić to, ale raczej to jest na 99%. Już lepiej sobie taki kamyk przywieźć, tak, z pustyni, bo to widać, że to jest na pewno oryginalne. Mi udało się tam w jednym jeszcze też wykopie, bo tam są od chyba 65 roku intensywne badania archeologiczne. Znalazłem kawałek starej porcelany i tam wiem, tak jak czasami, nie wiem, na polach tam, gdzie coś się działo i coś fajnego było, to można znaleźć właśnie podczas poszukiwań takie stare okazy porcelany ciemnej. No to tutaj taka porcelana cieniutka fajna była, więc... no nie chciałem takich rzeczy zabierać, żeby później nie mieć problemów jakichś i przypałów na lotnisku. Nie chciało mi się też tam z nimi jakoś targować, nie miałem weny na to. Wolałem popodziwiać, trochę wam ponagrywać, żebyście zobaczyli, jak to wygląda, bo na tych relacjach wszystkie, które przed wyjazdem oglądałem z Petry z Jordanii, no to nikt nie pokazuje targów, nikt nie pokazuje właśnie jakichś staroci. Nie wiem, czy takie osoby nie... Może nikt nie kręci. bo nas, takich właśnie maniaków, takich staroci, myślę, że jest więcej. Zresztą co widać u mnie na kanale, że to wcale się... O, i tutaj zobaczcie, jakie tam wykute fajne są te jakieś mieszkania. Tutaj te osiołki. Miseczki, taki bardzo dużo takich miseczek fajnych, kolorowych. Tutaj różne zwierzątka metalowe, jakieś rogi. Kłódki. Tych kłódek bardzo dużo tutaj mieli. Wcześniej takie kłódki widziałem właśnie w Maroku i widziałem takie warsztaty, które po prostu ich ręcznie dalej jak w średniowieczu robią takie rzeczy. Może jeszcze kiedyś do Marrakeszu, tam do Maroka polecimy, to zrobię jakąś relację taką krótką. Ale jakby wykopał, to byłaby adrenalinka. Na Świebockim ostatnio kupiłem taką oryginalną bransoletkę, znaczy oryginalne monety, takie arabskie były, nie wiem, tam na którejś relacji ze skarbów, z targu, możecie zobaczyć je. Postarzone ładnie. No ale no wszystkie nie. Nie byłbym sobą, jakbym nie podotykał.
tutaj jakie noże. Tutaj cała masa takich noży z rękojeścią z rogów i jakichś tam innych rzeczy. Tutaj metalowe różne zwierzątka. O, takie koty fajne. Tego kota nie widziałem na żywo, dopiero teraz widzę. Jak robię ten film, takich dużo o jajek kamiennych. Zobacz, tu masz coś takiego. Widziałeś, Kama? To się mojej żonie spodobało. Ale mówię, no, latamy tylko z jednym bagażem jakby tym rejestrowanym, więc no jest ograniczona jakby, może i dobrze, że jest ograniczone to ilość miejsca i ilość, waga, prawda, 20 kilo. No, tutaj sobie te noże patrzyłem. O, i tutaj te jajka, różne kamienie przepiękne. Pani, domyki. Dywany latające. O, i tutaj jajka, zobaczcie, jak na Wielkanoc idealne. Nie trzeba malować pisanek. I tutaj te skamieniałości takie różne. Tu w środku musiałoby być coś fajnego. Kiedyś zbierałem też takie kamienie, tam w Złotym Stoku na kamieniołomie, różne jakieś piryty, serpentynity. O, na pustyni taki jeden kamyczek też znalazłem z dziurką. Ciekawe, czy jest jakiś oryginalny taki po prostu, no, wisiorek, czy co to było. Tutaj różne takie metalowe, fajne rzeczy. Wszystko było taką pokrytą jakby patyną. Nie wiem, czy to przez to, że o, tu czacha ekstra. To jakby, nie wiem, na pustyni to wysmagane tym wiatrem, piaskiem i słońcem. Tutaj taka ryba. Zobaczcie, fajnie to wygląda. Naprawdę nie było tutaj takich kiczowatych jakichś pamiątek, tylko... metal, lubię złomik. Więc mi się osobiście bardzo podobało, nie jakieś hała plastikowa. I nawet jeżeli to jest współczesna taka kłódka, no to super to wygląda. O, takie kotki. To jakiś byk. Dobra, idziemy dalej, nie? Może coś tam jeszcze wypatrzycie. Dobra. Tu zobacz, jakie stoisko fajne było. Z kamiorami. Tu jaja znowu. No i różności różniste. No oni twierdzili, że to znalezione od babci. Jesteśmy tutaj w Petrze i tutaj dużo takich różnych stoisk z starciami, albo postarzanymi, albo część może faktycznie starymi. Fajne kamienie. Bardzo fajny targ z widokami. Zobaczcie, tutaj będzie łuska zaraz, także to jakby uwiarygodnia wykopki. Te monetki takie, te akurat nie były cieniutkie, więc może akurat... Tutaj pani nie chciała być, jak pytałem się o ceny i pokazała mi jeszcze dużo różnych innych monet, ale nie chciała, żeby to było filmowane. Można płacić kartą, proszę bardzo. Można płacić wizą. Było w czym grzebać, ale no, na rzymkach się nie znam. Jednego kiedyś srebrnego wykopałem, ale tak to nie jestem w stanie powiedzieć, czy to były oryginały, czy nie. How much for these coins? Cześć, to koniec już dzisiejszego filmu i seansu. Relacja z Petry. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli lubicie starocie, stare targi,
i fajne miejsca, to myślę, że tak. Zostawcie jakiś komentarz pod filmem, łapę w górę, żebym wiedział, że jesteście po tej drugiej stronie. Ale ja mam dzisiaj jeszcze dla was konkurs. Do wygrania jest zestaw monet z Jordanii. Zobaczcie, takie monetki. Jeden banknot, jeden JDIC. Kurs jest taki, że kosztuje, wart taki jeden dinar jest warty 7 zł. Tak to wygląda. To jest jakaś scena z arabskiej rewolucji. Jest tutaj jakaś data? Nie widzę, no ale w każdym razie taki zestaw. Wystarczy zostawić komentarz z hasłem konkursowym o treści moneta i myślę, że w przyszły poniedziałek albo wtorek około godziny 20 zrobię live'a i będą wyniki konkursów z tego tygodnia, z filmów. Jutro prawdopodobnie będą do wygrania o gazetki Motor, bo prawdopodobnie wpadnie druga część odcinka z Targu Świebockiego we Wrocławiu. I tyle. Jak macie jakieś, wybieracie się w ogóle do Jordanii i macie jakieś pytania, chcielibyście, nie wiem, jakiś namiar na przewodnika, na tanie auto, gdzie nie trzeba zapłacić Boże, kasy, no, jak to się nazywa? Depozyt, o, depozyt. Bo tam chcieli w niektórych miejscach nawet tam $500 depozytu, a to zawsze jest strach, wiadomo, że ktoś zarysuje, coś się stanie i później kasy nie widu ani słychu. Tutaj mam taką fajną firmę, gdzie nie trzeba ani karty kredytowej właśnie, ani tego depozytu, nówka, auto, wszystko bez problemu się skończyło, bezpiecznie się jeździło, bardzo fajnie, także pytajcie w komentarzach, chętnie odpowiem. A to wam pokażę, co dzisiaj przyszło do nas do sklepu. Dostawa tabliczek. Tutaj jest nowość WSK 125, tego jeszcze nie ma. A reszta już jest na stronie, czyli Junaki, SHL-ki, Harley'e. Przyszły też dzisiaj naszywki. Coś dla fanów eksploracji widziałem, że doszło. O, jest coś takiego. Urban. Z Urbexu. Urban Exploration. O. Takie rzeczy. O. Obudził się nasz hafciarz. A tu widzę, że jakieś. O, Depeche Mode. Mamy bardzo dużo w sklepie różnych naszywek i zespoły. O, tutaj jakiś amerykański spadochroniarz. Przyszedł Iron Maidenki i jeszcze tutaj takie coś. O, tutaj Synowie Anarchii. Jakieś tam różne rzeczy. Mamy całą masę naszywek, także jeżeli czegoś szukacie, to zapraszam na motozloty.com w dział naszywki i tam sobie wybierzecie jedną z chyba, nie wiem, mamy z 1000 albo lepiej wzorów. Dobra, na dzisiaj chyba koniec. Pamiętajcie o subskrypcji, jeżeli tutaj zaglądacie. Piszcie tam do mnie. Fajnie mi się to wszystko czyta. Z Jordanii jeszcze będą chyba z dwa filmy różnymi starociami. Jakiś, nie wiem, odwiedziłem skup złomu na przykład w Jordanii. Także wyczekujcie. A i tyle. I teraz właśnie tak jak już mówiłem wczoraj, że będę teraz dodawał na koniec filmu jakieś tam zajawki z dnia. Postaram się te konkursy też robić. Myślę, że to fajna sprawa i poniedziałek, tym razem poniedziałek, bo tak to będę w niedzielę chyba robił te live'y, ale przez to, że jadę do Trójmiasta, jadę do Łeby coś tam rozmawiać w sprawie przyszłorocznego zlotu motocyklowego w Łebie, więc pewnie będę dawał też tam jakieś zajawki na końcach filmu. Trzymajcie się ciepło, na razie, hej. Jeszcze coś, bo sobie przypomniałem, dzisiaj do mnie kolega napisał tutaj, który ogląda, że chce się zamienić za pewną moją rzecz i proponuje mi komarka, także będzie też filmik z wyprawy po komara.
Dostałem też jakąś tam informację z SHL-ką M11, ale z Warmia Mazury, więc trochę daleko. Też bym ją chapnął. Ale no nie mam siły, żeby jechać z przyczepką tyle kilometrów. Może ktoś z was jest tam z Warmii czy Mazur, to dam namiar na kolegę, który ma takiego fajnego stodołowca SHL-kę właśnie M11. Piszcie też, jak chcecie się na coś wymienić. Ja chętnie się wymieniam, zamieniam, przemieniam. Jak macie jakieś starocie, coś związanego z motoryzacją, jakieś stare tabliczki, zdjęcia, dokumenty, to piszcie po prostu. Może akurat jakiegoś deala ukręcimy. Tu we Wrocławiu też mam jakieś dokumenty do CZ-y, jakieś tam tablice właśnie stare polskie. Także będę wrzucał tu informacje, jak coś się powymieniam, to na pewno będę robił z tego relację, kogo, także jak do końca zostaniecie po każdym filmie, albo sobie przewincie, albo zobaczcie cały film, bo tutaj już nie ma jakby tych filmów z wyzwania, tylko będą właśnie dorzucane takie wrzuty z dnia sklepowego i z dnia kolekcjonerskiego. Tutaj właśnie w tych filmikach. Taka nowa formuła, mam nadzieję, że to się wam spodoba. Teraz już naprawdę trzymajcie się. Hej, do jutra. Na koniec, słuchajcie, pozwolę sobie na reklamę mojego przecudnego, przeuroczego sklepiku motozloty.com. Jeżeli szukasz pomysłu na prezent, na podarek dla siebie, dla bliskiego, dla faceta, dla męża, dla chłopaka, dla dziadka, wujka, babci, stryjka, to idealnie trafiłeś. Wejdź na stronę motozloty.com i tam znajdziesz miliony pomysłów na prezenty, naszywki, wpinki, szyldy, blachy, no mamy tam tego całą masę. W opisie masz kod rabatowy, od 100 zł wysyłka bezpłatna. Miło mi będzie, jak trafisz do mnie. Hej!